Witamy w kolejnym odcinku pełnym doświadczeń. Kochani, dzisiaj przed nami coś, no chciałem powiedzieć, na co wszyscy czekają, ale ja nie wiem, czy czekacie, ale są to doświadczenia, które w pewnym stopniu pewne rzeczy Wam mogą rozjaśnić, wyjaśnić, wytłumaczyć. W życiu ważna jest świadomość i podświadomość. No i właśnie my chcemy tym przekazem podprogowym, operując już na dosyć dużej wiedzy i dosyć bogatym słownictwie chemicznym i może właściwościach łączenia pojęć, wszystkim co dookoła, oprzeć się na tym, co codziennie widzicie w mediach, czy to w internecie, czy to na filmach różnych umieszczonych na portalach, czy po prostu w telewizji. Mianowicie hasłem i zagadnieniem dzisiejszego spotkania będą efekty... Efekty specjalne z wykorzystaniem nauki. Tylko od razu trzeba wyjaśnić sobie jedną ważną rzecz. Kiedyś, żeby stworzyć jakiekolwiek efekty właśnie specjalne, wykorzystywano naukę, czy to chemię, czy to fizykę, do tego, żeby stworzyć ten efekt wow. Obecnie mam dla Ciebie, Łukaszu, skrót, który jestem ciekaw, czy wytłumaczysz, posiłkuje się czymś takim, co się skrótowo nazywa CGI. Czy wiesz, co to znaczy? CIA, to orientuję się, ale nie miałem do czynienia, prawdę mówiąc. To ja już Ci spieszę tłumaczyć, ponieważ CGI to obrazy generowane komputerowo, czyli wszelkie elementy obrazu, postaci, pojazdy, krajobraz, które powstały wyłącznie za pomocą komputera. Czyli obecnie te efekty, w dużej mierze, jak i nie w większości, tworzone są właśnie przez komputer i specjalne oprogramowanie. No to specjalnie może być to problematyczne, bo kiedyś rozumiem, że taką rolę pewnych scen odgrywał albo kaskader, albo dajmy na to, było to podsycone większą dawką rozpuszczalnika, który później zapłonął, patrz, jakieś dymy, bądź ewentualnie jakieś ognie. A teraz rozumiem, że można przewidzieć różne sytuacje, jeżeli... ktoś, kto programuje daną animację na komputerze, w ogóle to widział, prawda? Tak, może jest, stąd, może stąd wzięły się na przykład takie, no nie wiem, sytuacje, gdzie samochód spadający z przepaści eksploduje, tak jakby on był zapalany nagle czymś, czy coś podobne. Słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby wcześniej poznać, jak to dane doświadczenie przebiega, czy w ogóle jest możliwe, zanim taki informatyk w połączeniu z reżyserem bądź jakimś innym humanistą zaczną tworzyć swoje obrazy. Czyli podsumowując, tematem dzisiejszego zagadnienia będzie wszystko to, co dookoła efektów specjalnych. No dobrze, no to uchylmy jeszcze rąbka tajemnicy. Czy będzie ogień? No, bez ognia nie ma efektu, więc ogień będzie. Ja na przykład jestem sporym fanem różnych krótkometrażowych, pięknych produkcji wysokich lotów obecnie, szczególnie z punktu widzenia technologicznego, czyli reklam filmowych, które są w kinie podczas... przed rozpoczęciem seansu, czy w ogóle w telewizji, czy będą jakieś triki, bądź te tiki, tak jak powiedziałeś, związane z reklamami produktów powszechnie dostępnych? Oczywiście my już na przestrzeni odcinków mieliśmy w swojej historii pewne reklamy produktów nieistniejących, dlatego dzisiaj sobie postanowiliśmy darować ten temat, w sensie takim, że nie będzie żadnej reklamy, ale oczywiście też będzie taki mały trik, który był wykorzystywany kiedyś w reklamach. Czyli bądźcie gotowi na efekt progowy i przekaz podprogowy. Zobaczymy, co wyłapiecie, co bezpośrednio, a może po drodze jakieś fejki jeszcze się zdarzą. Zobaczymy, zobaczymy. Bądźcie kochani czujni jak zwykle, bo czujność to podstawowa zaleta tych odcinków i tematem dzisiejszego zagadnienia wszystko, co specjalne, specjalnie dla Was. Jeżeli możemy powiedzieć, że mamy nad nami jakąś delikatną wyższość, bądź nad Wami, to to, że te filmiki w krótkich fragmentach możemy obejrzeć. I tak naprawdę po tym wstępie nie wiem, czy jest mniej tajemniczo, czy już coś się uchyliło przed nami. Tak czy siak, kochani, na pewno będzie potrzebne dzisiaj sporo produktów bądź substancji, które znacie chociażby z wyjścia z domu, bądź ewentualnie znajdują się w zasobach Waszych kuchennych szafek. Jak nazywa się przykład pierwszego polimeru, tworzywa sztucznego, czyli takiego czynnika, który możemy potocznie nazwać plastikiem, jest to nazwa, za którą nie przepadam, z którego skorzystamy w pierwszym doświadczeniu? W pierwszym doświadczeniu wykorzystamy coś, co potocznie mówimy handlowo, styropian.
A tak naprawdę to jest spieniony polistyren. Tak jest, czyli pewien związek chemiczny będący polimerem. Skąd go możemy kojarzyć tak najbardziej? Weź jakieś przykłady z rękawa wysyp. W domu najbardziej to, jeżeli kupujemy na przykład sprzęt elektroniczny, żeby się nie uszkodził, to mamy w kartonie taką izolację. Albo jak się dom buduje, prawda, żeby ocieplić, nie to, że wizerunek, ale żeby ocieplić mury, stosuje się właśnie styropian. Czyli kochani, wykorzystujemy tutaj pewne właściwości, o których już mówiliśmy. Przewodnictwo cieplne, na przykład do budynków, albo ewentualnie właściwości związane szczególnie z tym spienieniem, czy pomocą do tego, żeby transportowany sprzęt nie był uszkodzony. Czyli super forma izolacyjna dla danych przedmiotów, bądź jeszcze jak to inaczej zwał. Tak, bohaterem będzie styropian i zobaczymy, jak on zachowuje się w różnych rozpuszczalnikach, bo przecież przypominamy Wam, że tak jak cukier rozpuszcza się w wodzie, nie jest to oczywiste, że rozpuści się w benzynie. Natomiast bohaterem i głównym, najważniejszym rozpuszczalnikiem nie będzie tym razem woda, prawda? Nie, nie. Woda będzie tylko pomocniczo, ale najważniejszym rozpuszczalnikiem będzie aceton. Tak jest. Zatem przejdźmy do doświadczenia, nie bądźmy już tacy tajemniczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Doświadczenie będzie składało się z dwóch części. W części pierwszej do krystalizatora wlewamy wody, takiej zwykłej wody pochodzącej prosto z wodociągów Waszych miejskich. I dorzucamy małe kawałki styropianu. Celowo doświadczenie przeprowadzamy w krystalizatorze, żeby można było tych kawałków dorzucić więcej, a nie w zlewce. Spójrzcie, co się dzieje. Kawałki styropianu unoszą się na powierzchni. One tak jakby nie chciały mieć kontaktu z wodą, która tam jest. Na podstawie tej obserwacji możecie wysnuć wniosek odnośnie różnic gęstości. Teraz zmieniamy sytuację. Do krystalizatora wlewamy acetonu. Uwaga, użyjemy go znacząco mniej niż wcześniej było wody wlane. I spójrzcie, co się stanie, jeśli wrzucimy pierwszy, niewielki kawałek tego tworzywa sztucznego. Ciekawe, w miejscu kontaktu styropianu z tym rozpuszczalnikiem całość wygląda tak, jakby styropian rozpływał się w cieczy. Właściwie zmienia się jego objętość, ale i również zmienia się jakby końcowa postać tego, jak on wygląda. Zaczyna przypominać no taką breję, takiego gluta właściwie. Spróbujmy jeszcze jeden kawałek. Ten niech będzie dla porównania delikatnie większy. No, na początku przytrzymajmy, żeby nam się całość nie wywróciła. I słuchajcie, można by było właściwie próbować po tych obserwacjach, bo kolejny kawałek zanika nam w cieczy. Na podstawie tych obserwacji można by było spróbować stworzyć tytuł doświadczenia. Mógłby to na przykład być żarłoczny aceton, albo może zanikanie styropianu. No różnie to można by było nazywać. Niezależnie od wszystkiego, można stwierdzić, że kontakt acetonu, nawet tu po przyspieszeniu, z tym tworzywem sztucznym jest zupełnie inny niż kontakt z wodą. Po prostu aceton będzie dobrym rozpuszczalnikiem dla styropianu, może nie fenomenalnym, bo coś tam zostało, ale na pewno lepszym niż woda i to znacząco. Nasze twarze to pewna niespodzianka, bo powinna być teraz plansza i równanie reakcji. Dzisiaj to pominiemy delikatnie. Dokładnie, prawda? Bo dzisiaj tylko będziemy słownie podsumowywać i wyjaśniać, o co tak naprawdę nam chodziło. A tak naprawdę powinniśmy podsumować na rozgrzewkę, słuchajcie, to, że woda, mimo że jest fenomenalną substancją, nie jest zawsze rozpuszczalnikiem do wszystkiego. Tak, mimo że w szkole najczęściej stosujemy właśnie wodę. Okazało się, że ten przykład tworzywa sztucznego rozpuszcza się dużo lepiej niż w wodzie, acetonie. Chyba się nie rymowało. Dobra, może być. Co ciekawe, kochani, zwróćcie uwagę, że coś tam pozostało delikatnie wewnątrz. Można tą taką zglutowaną postać przetworzonego po kontakcie styropianu z acetonem tego czegoś wykorzystać jako klej do łączenia dwóch kawałków styropianu, ale to już sobie sprawdzicie. A tę właściwość rozpuszczania się styropianu właśnie w acetonie była wykorzystana ta właściwość w na przykład reklamach jogurtu. Na pewno kojarzycie taką scenę, że piękna truskaweczka wpada do jogurtu i już jej nie widać. No właśnie, truskawka ze styropianu, jogurt wcale nie był jogurtem, tylko zabarwionym acetonem i automatycznie owoc nam znikał z oczu.
I zobaczcie, tak jest też w życiu. Trzeba zawsze pamiętać, jak się projektuje dane warunki, żeby zrobić jak najlepszy efekt. Przecież to o to w tym wszystkim chodzi. Nie trzeba mieć wielkiej produkcji na miarę Hollywood. Możemy spróbować wykonać to sami. Dobrze, było tworzywo sztuczne. Spróbujmy w takim razie wykonać doświadczenie bardziej odwołujące się do fizyki, ale i trochę biologii, co wyjdzie we wnioskach, z kolejnym przykładem związku, który zaczyna się od przedrostka poli. No to zaczynamy od Magic. Spójrzcie, spójrzcie. Piotr ma przed sobą o taki kubeczek. Proszę bardzo, kubeczek jest pusty, co pokazał. No to wlejmy do niego wody, wlejmy. Ma być magia, więc czary, mary, hokus, pokus. Przyspieszenie wody da i już może nie wiem, co będzie później. Zaczarowanie, a po chwili, proszę bardzo, wody nie ma. Jest cudowny proszek. Wydaje mi się, że bohatera tego doświadczenia nie trzeba przedstawiać. Jest to oczywiście pieluszka jednorazowa, naprawdę dowolnej firmy. Weźmy taki nóż do tapet albo w ogóle nożyczki. Proponuję Wam, że możecie również użyć siły, rozrywając ją, a właściwie niszcząc tą zewnętrzną powierzchnię i spójrzmy, co znajduje się wewnątrz pieluszki. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest to wata, ale przypatrzcie się tam uważnie. Składy pieluszek są różne, natomiast między watą możecie dojrzeć, że znajdują się tam niewielkie, małe ziarenka pewnej substancji stałej. Gdyby wyciągnąć ten wkład z pieluszki i podziałać na niego wodą, spójrzcie, co się dzieje. Właściwie można spróbować dodawać kilka całych pojemności pipet Pastera. Okazuje się, że spora część tej wody, która może na przykład symulować mocz dziecka małego, zostaje pochłonięta. A jeżeli przez dłuższy czas prowadzimy doświadczenie i badamy, jaka jest pojemność wodna tego poliakrylanu sodu, to okazuje się, że zaczyna on przypominać jakby żel, co widzicie, jak dotykamy drewnianym patyczkiem. Dobrze, czyli wkład od pieluszki pochłania wodę. To teraz zróbmy ideowo to, co było najważniejsze. Poliakrylan sodu, czyli składnik główny tej pieluszki, który zapewnia nam, no, to chłonięcie cieczy. Jeżeli dodajemy do niego wody, my akurat użyliśmy wody destylowanej, żeby te właściwości jak najbardziej wykazać, okazuje się, że to jest film bez przyspieszenia, słuchajcie. Objętość zwiększa się, całość zaczyna delikatnie przypominać jakby galaretkę, tworzy się taki kopiec, natomiast co najważniejsze, cała woda jest stopniowo pochłaniana przez tą substancję stałą. A tak naprawdę jest to organiczny związek chemiczny, który jest polimerem kwasu akrylowego. Oczywiście jest on w postaci tutaj soli. Soli, w której kationem będzie sód. Natomiast spójrzcie, ile już pełnych pojemności pipet Pastera, w której w każdej mieści się około 3-4 ml wody, zostało pochłonięte. Co Wam to przypomina? Zobaczcie, jak włożymy tak drewniany patyczek i zamieszamy, nie wiem, czy komuś się to przypomniało, ale spójrzcie, że po chwili wysypuje się wręcz nawet z szalki i dokładnie może być to stosowane jako sztuczny śnieg. A czy kojarzycie takie kulki? Nazwaliśmy je z Piotrem kulkami do kwiatów, a właściwie to taka ozdoba do wazonów, które prowadzone są do wazoników z wodą. Takie barwne kulki, tylko że one wyglądają trochę inaczej. Magia ekranu i magia chwili pozwoli nam na to, żeby za chwilę zrobić małą podmiankę. Jeżeli dodamy do tego perfum i odczekamy chwilę, perfum, a nie jakiegoś olejku, coś, co się rozpuszcza w wodzie, to możemy nie dość, że mieć ozdobę, to jeszcze ładnie pachnący odświeżacz zapachu właśnie w postaci takich kulek żelu. Kochani, już po wstępie mogliście się zorientować, gdzie ten trik był i jest wykorzystywany przez magików. Oczywiście z nas magicy kiepscy, co było widać na filmiku, ale zastosowanie tego białego proszku, czyli poliakrylanu sodu, jest dosyć szerokie. My przedstawiliśmy tylko dwa, a Wy możecie sobie poszukać, gdzie jeszcze można go znaleźć. Natomiast z punktu widzenia podsumowania, czyli wniosków, tam na pewno nie pojawił się transparent adsorpcja, jak D jak Dorota, absorpcja B jak Barbara. To dwa bardzo ważne pojęcia, które warto zapamiętać. W przypadku na przykład węgla leczniczego,
kojarzycie te tabletki, ktoś miał problemy trawienne. Gdyby tu dochodziło do absorpcji, tak jak w doświadczeniu, to by nas rozsadziło od wewnątrz. Przepraszam, biolog by to pewnie ładniej nazwał. Natomiast tu mamy adsorpcję, czyli odkładanie się jednej substancji na powierzchni drugiej, bądź jakichś układów, tak? Nie mylcie tych pojęć. Oczywiście, bo to jest dosyć istotne, szczególnie w tym, co powiedziałeś ty przed chwilą, Łukaszku. Ale przejdźmy w takim razie dalej do kolejnego triku, też wykorzystywanego przez magików. Akcja tego doświadczenia będzie odgrywała się w krystalizatorze. Wlewamy do niego wody. I uważajcie, dodajemy przynajmniej 2-3 razy tyle alkoholu etylowego. My mamy akurat spirytus. Dla zasady warto by było całość dobrze wymieszać. Czas na banknot. Oczywiście nie może to być prawdziwy banknot, tylko jakiś spreparowany. Nie zostałem nowym koronowanym królem Polski. I oczywiście ważne, żeby cały banknot został namoczony sporządzoną przez nas mieszaniną, czyli po prostu musicie zanurzyć go w roztworze. Pozwólcie na chwilę, żeby ten papier miał kontakt z cieczą w całej swojej objętości i cała powierzchnia, żeby tego dotykała. Teraz nad niepalną powierzchnią utrzymujemy banknot i zbliżamy do niego źródło ognia. Spójrzcie, co się dzieje. Wow! Pojawił się płomień. Tak celowo szybko zgasiliśmy, żebyście sami to przetestowali. Natomiast po chwili, kiedy już nie ma po wstrząśnięciu tego płomienia, banknot można wziąć w dłoń i jest chłodny i mokry. Czyli tak naprawdę w przeprowadzonym doświadczeniu, jeżeli użyjemy tytułu płonący banknot, to wcale nie oznacza, że to ten banknot jako kawałek papieru płonął, prawda? To dokładnie. Chyba właściwie płonęło wszystko to, co było na banknocie i słowo wszystko też będzie nadużyciem, słuchajcie. Kluczowe było tutaj właściwie dwie rzeczy. Pierwsze to właściwości alkoholu etylowego i jest to właściwość, która nazywa się palność, tak? To potwierdziliśmy. Alkohol etylowy już w poprzednich odcinkach, do których Was odsyłamy, sprawdzaliśmy, że jest palny. Ponadto spala się niebieskim, czasami niebiesko-żółtym płomieniem, dlatego gdyby było zupełnie jasno, to byśmy nic nie widzieli. To też to przyciemnienie nie było przypadkowe. Natomiast jak to się stało, że twierdzimy, że alkohol płonął, że było to spalanie całkowite, czyli powstał tlenek węgla 4, tak? Ewentualnie woda jeszcze gdzieś tam. Jak to się stało, że ta kartka została cała przy prawidłowym przeprowadzeniu? No, tu jeszcze ważny był drugi składnik. Woda. I to była taka nasza naturalna bariera. Słuchajcie, a stężenie, które osiągnęliśmy, było nieprzypadkowe. Zbliża się, jakby Wam to przypomnieć, zbliża się mniej więcej do stężenia alkoholu, które powinno być w rekomendowanych płynach do dezynfekcji. Tak? Czyli nie jest to spirytus, tylko gdzieś około 70%. 60-70. Ten rozstrzał jest całkiem spory, także spokojnie, nie trzeba się obawiać, że co do kropli było tutaj istotne. A ciężko było pokazać to na filmiku, więc jedynie można było powiedzieć, ale po zagaśnięciu płomienia, ta kartka papieru, ten nasz banknocik, on był cały wilgotny, no nie mogę powiedzieć, że był aż cały mokry, tylko tak, no taki wilgotny, jakbyśmy pozostawili taką kartkę gdzieś w pomieszczeniu, gdzie jest duża wilgotność i wtedy kartka tak nasiąknie, to właśnie takie uczucie było, aczkolwiek, jak było widać, nie dało jej się tak łatwo rozerwać. Ale była to taka biorękawiczka, czyli niewidzialna warstwa ochronna, która jak się później okazało dopiero po dotyku, to co Piotr podkreślił, no potwierdza swoją obecność, prawda, że to ona jest. Słuchajcie, był jeden problem w tym doświadczeniu. Chyba każdy zauważył, że pewnie najlepiej by ono wyglądało, gdyby było zupełnie ciemno. No tylko jak my byśmy wtedy je nagrali, prawda? Jeszcze szczególnie, że operuje się tam ogniem, ty byś chyba zapłonął w pewnym momencie, tak jak to, co na banknocie. Czy jest jakiś sposób, żeby można było ten płomień lepiej zobaczyć? Może jakoś go zabarwić, nie wiem, podziałać na niego jakoś, żeby on był lepiej widoczny dla naszego oka? Oczywiście, że jest taki sposób, bo już z tym sposobem mieliśmy do czynienia w poprzednich odcinkach. Już barwiliśmy płomienie, aczkolwiek tym razem będziemy posiłkować się inną substancją, której w tym poprzednim odcinku nie było. I kolor będzie bardzo sympatyczny, jednolity. A gdzie może być wykorzystany? Dowiecie się za chwilę. Tak, jeżeli udacie się do apteki i uda Wam się na przykład kupić, bo to też łatwo można dostać.
dopalność alkoholu już kiedyś badaliśmy. Tym razem zrobimy to troszkę inaczej. Potrzebna jest nam parownica albo moździerz, porcelanowe naczynie, do którego wlewamy około 5 do 10 ml etanolu. My mamy akurat spirytus, więc alkohol o wysokim stężeniu procentowym. Oczywiście z należytą ostrożnością zbliżamy źródło ognia, na przykład zapalone uczywo bądź ogień zapalniczki. Dobrze by było, pamiętajcie, przygasić światło tak, żeby było wszystko dobrze widać. Okazuje się, że alkohol spala się takim niebieskim płomieniem, czasami niebiesko-żółtym. Spróbujmy go troszkę zabarwić. Będziemy do niego dosypywali niewielkimi porcjami tak zwanego kwasu bornego. Fachowo bardziej to będzie kwas borowy. I spójrzcie, co się dzieje z płomieniem. Oto ten niezbyt drogi, apteczny odczynnik już po niewielkiej ilości, to dosłownie pół płaskiej łyżeczki tego stałego odczynnika, zmienia kolor płomienia. Z niebieskiego, niebiesko-żółtego całość staje się wyraźnym, zielonym płomieniem. Jak to pięknie wygląda, spójrzmy trochę na spowolnieniu, jakby taki jęzor ognia wydobywał się. W tym doświadczeniu jedna obserwacja była kluczowa. Płomień, zielony płomień, tak? To jedno takie zdanie, które chciałem zebrać w całość. Na pewno było dużo lepiej widać. Prawda? Zdecydowanie bardzo ładnie nam zabarwiło ten płomień. Może zanim ty przejdziesz, to tym razem ja krótko wytłumaczę, ponieważ to, co widzieliście w tym doświadczeniu, jest bardzo podobne do tego, co zostało stworzone przez komputery w pewnym filmie dosyć popularnym, o takim małym czarodzieju, gdzie pojawiał się taki zielony płomień w kominkach. I no wiadomo, że tam to było wszystko zrobione komputerowo, żeby no, ci aktorzy mogli wbiec w te płomienie i nie spłonąć. Ale gdybyśmy chcieli ten film, no nie wiem, nakręcić z jakieś 30 lat wstecz, gdzie to oprogramowanie, te komputery, te możliwości obliczeniowe nie były tak duże jak obecnie, no to niestety musielibyśmy już sięgnąć w tym momencie po kaskaderów i właśnie moglibyśmy wykorzystać ten zielony płomień, który nam tutaj powstał. Na to nie wpadłem, ale rzeczywiście, przecież chyba był taki film, tam chyba dwóch bliźniaków grało, prawda? O czarodziejach? To już nie to. Tak, nie, byli bliźniacy, ale nie byli, nie grali pierwszych skrzypiec. To, ale coś takiego mi się kojarzy, chociaż nie wiem, czy myślimy o tym samym. Słuchajcie, a tak naprawdę kątem oka chemika możemy powiedzieć o pewnych magicznych, nie, o pewnych bardzo prostych związkach boru. Jeżeli mamy ten pierwiastek w związku, który jest łatwopalny, to rzeczywiście zielony kolor może potwierdzić obecność tychże związków. Jeśli jesteśmy już przy nauce chemii organicznej i poznaliśmy takie związki jak estry, możemy również posiłkować się równaniem reakcji estryfikacji. Notabene ciekawostka, troszkę z gwiazdką, ale można by było spróbować zapisać takie równanie, bo zwróćcie uwagę, że mieliśmy tutaj wszelkie warunki, które no, są niezbędne do tego, żeby minimum estru otrzymać. To między innymi kwas tlenowy, a rzeczywiście ten kwas nazywany borowym czy bornym, w zależności od tego, skąd go mamy, czy pod jaką nazwą kupiliśmy, systematyczną czy zwyczajową, zawiera w sobie atomy boru. Ponadto wszystko mieliśmy również alkohol, no i pewnie odpowiednie warunki, skoro tą barwę otrzymaliśmy, chociaż pewnie związki boru no, nie tylko występowały w jednym tu przykładzie, tylko w ogóle były w mieszaninie poreakcyjnej i to rzeczywiście. No dobrze, mamy, kochani, w takim razie już i przykłady estryfikacji, pięknych efektów i już był mały czarodziej i jeszcze bliźniacy się zrodzili. Czas w takim razie byłoby przejść do kolejnego doświadczenia, może bez ognia, bo przecież nie wszystko to, co się pali, może cieszyć nasze oko i w ogóle radować serce nasze. To co teraz? Teraz, kochani, zrobi się romantycznie. Za sprawą pewnej lampki, może nasza lampka nie będzie na tyle efektowna, żeby rozświetlić wasze serca i umysły, ale pokażę pewną ideę, pewien sposób działania bardzo dobrze wam znanych, taką mam nadzieję, lampek, które nazywają się lampki lawy. Sprawdźmy. Zwróćcie uwagę, że kolejne doświadczenie wymaga dziwnego sprzętu. A tak właściwie naszym naczyniem reakcyjnym będzie szklanka. Najważniejsze, żeby była wąska i dosyć wysoka. Wlewamy do niej wody.
maksymalnie do 1/3 wysokości szklanki. Naprawdę, ale może być jej jeszcze troszkę mniej. To pierwszy składnik. Jako drugi potrzebny jest nam barwnik. Może to być atrament. My mamy akurat barwnik spożywczy, ponieważ tak przetestowaliśmy, że później łatwo jest nam domyć szkło. Na dzień dobry, troszkę to przypomina dyfuzję, ale wymusimy jeszcze jedną rzecz patyczkiem, tak żeby stworzyło to jednolitą barwę. Czyli barwnik ten powinien rozpuszczać się w wodzie, tak żeby po prostu ładnie to wyglądało. Kolejny składnik, który wprowadzamy, to ciecz. Tym razem olej roślinny. Ważne jest, kochani, żeby użyć jego nadmiaru względem wody, czyli powinno być go więcej. To też dolewamy. Szanujcie portfel swoich rodziców. Proszę, żeby to jednak nie był jakiś wysublimowany olej, po prostu jeden z najtańszych. Na dzień dobry, słuchajcie, całość niespecjalnie chce się połączyć i dokładnie olej stanowi górną warstwę, natomiast dolna to warstwa wodna, zabarwiona. Będziemy dodawali rozdrobnioną na ćwiartki tabletkę musującą. Tu nie jest istotne, jakie to jest lekarstwo, byleby była to porządna, sprawdzona tabletka, która powoduje musowanie po kontakcie z wodą. Wrzucamy kawałeczki tabletki. Okazuje się, że każdy z tych kawałków opada na dno naczynia, czyli tabletka ma jakby największą gęstość. I kiedy dotyka wody i ma z nią kontakt, okazuje się, że składniki mieszaniny wchodzą w reakcję wzajemnie względem siebie. Jest tam najczęściej jakiś przykład kwasu w postaci stałej oraz wodorowęglan sodu zazwyczaj. Produkuje się gaz, czyli bąbelki podrywane są do góry, przedostają się przez warstwę oleju, także gaz opuszcza, konkretnie tlenek węgla 4, naczynie u góry szklanki. No dobrze, pięknie to wygląda, bo później już kiedy gazu nie ma w tej części, która porywa również ze sobą wodę, ta woda opada na dół. Miała być lampka. To zobaczcie, zbliżamy do tego latarkę. I tu też można się trochę pobawić, pokombinować, kiedy to najlepiej wygląda. Czy jak świecimy od dołu, czy może jak podnosimy tam, gdzie jest warstwa oleju. No wygląda to fenomenalnie. Przy okazji specjalnie dla Was w zwolnionym tempie. Jak pięknie widać obie warstwy, jak pięknie widać, że obie warstwy niekoniecznie rozpuszczają się w sobie i że wydziela się gaz. Stąd właśnie była nam niezbędna tabletka musująca. Pokombinujcie, nawet ważna jest tutaj temperatura wody bądź ilość użytego barwnika. Wiecie, dlaczego w mojej ocenie to było fenomenalne doświadczenie? Bo tak naprawdę spinając to wszystko w pewną logiczną całość postawiło kropkę nad i. Mieliśmy układ, który możemy utożsamiać z różnymi stanami skupienia. Tak, tabletka w stanie stałym, mieliśmy różne ciecze, które niekoniecznie wzajemnie ze sobą kontrahowały, one się nie rozpuszczały w sobie, czyli takie układy, w których jeden był polarny, drugi niepolarny, oraz wydzielał się gaz, tlenek węgla 4. Co ciekawe, możecie spróbować zapisać równanie zachodzącej reakcji chemicznej, ale najważniejszy był domowy produkt, lampa. Tak jest, lampa, która wyglądała łudząco do tej, którą można kupić. A podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, kochani, pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Obecnie komputery królują w wszelakich produkcjach, bo wymagają mniej czasu, ale nauka i te doświadczenia, które pokazaliśmy, te triki, nadal gdzieś tam są obecne. Jeżeli nie są na żywo obecne, to jednak w głowie mamy cały czas pewne rzeczy tak poukładane, że jak samochód spada w filmie ze skarpy, to musi być efektowny wybuch, czy to jest prawda, czy nie. On musi eksplodować z efektem wow. Także dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Było nam niezmiernie miło po raz kolejny się spotkać i zachęcamy do tego, żeby własnoręcznie poszukać ciekawych doświadczeń, które mogą stanowić efekty specjalne, chociażby przed tym świętem, które się właśnie teraz zbliża.